Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Batman Arkham Knight i muszę wam powiedzieć, że chciałem sobie w dzisiejszym odcinku wykonać misję główną, taką fabularną, no ale widziałem, że wiele osób w komentarzach pod poprzednim odcinkiem pisało mi, żebym wykonał właśnie misję tą dokładnie, ponieważ jest ponoć bardzo ciekawa, więc być może sobie właśnie w dzisiejszym odcinku byśmy mogli tą misję wykonać. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało mi się tutaj zrealizować już 3 misje na 100%. Dodatkowo też powiem wam, że poza YouTube'em tutaj wyeliminowałem wszystkie wozy pancerne, ponieważ te misje wyglądały wszystkie identycznie i nawet misja ostatnia związana z tym wozem pancernym wyglądała tak samo jak każda inna, tak więc to też sobie ukończyłem na 100%. Tak jak wam mówiłem, takie rzeczy jak przechwytywanie na przykład tych jednostek tutaj tak samo to będę wykonywał poza YouTube'em, bo wszystko jest identyczne, a już wam pokazywałem, na czym taka misja polega, tak więc tak to wygląda. No i te na przykład tutaj kampanie na rzecz demilitaryzacji też wam pokazywałem, czyli podjeżdżamy, wysyłamy wirusa, a potem atakują nas różne jednostki, tutaj musimy je rozwalić, potem wyciągamy tą minę tak naprawdę i tyle. To jest dosyć nudne do oglądania, tak więc to sobie zostawię też na poza YouTube'em. Tak więc dobra, jak chcieliście, to wykonamy sobie dzisiaj tą misję. Ponoć ona jest bardzo krótka, tak więc może akurat dzisiaj coś się uda ją w całości wykonać. Więc dobra, bierzmy ją i zobaczmy. Lucius is out of contact. I don't like it. I'm going to investigate. Wayne Tower is locked down, sir. The only way in will be using the elevator in the underground parking garage. Jest to dosyć daleko, ale zarówno pojazdem, jak i tutaj jak latamy sobie Batmanem, docieramy do każdego miejsca bardzo szybko. Tak samo jak jetpackiem w GTA, chwila, moment, jesteśmy. No dobra. I thought you managed to get out. It sounds terrible out there. What are we gonna do? Don't worry. This'll be over soon. Co ja tu mogę zrobić? Nie mogę nic używać. Tak więc dobra, otwórzmy drzwi. Mr. Wayne, I just finished securing the building. Is something wrong? Anything I can help you with, sir? I didn't think you'd be coming back here tonight. Is there something I missed? Having trouble logging? Identity confirmed. Good evening, Mr. Fox. Tower.
might regret, sir. No tak właśnie myślałem. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj informacje, bo to jest kolejna postać, którą, o której możemy się troszeczkę dowiedzieć. Okej, okay, i teraz sprawdźmy sobie, ile tu mamy postaci. Jeszcze tutaj wam nie pokazywałem Manbata. To jest oczywiście ten doktorek, którego w poprzednim odcinku mieliśmy okazję uwolnić z tego całego tutaj, z tej całej pokrywy potwora. No też właśnie wiele osób pisało mi w komentarzach, a tu mamy tego doktorka, nie, z jego tutaj żonką. Wiele osób też pisało mi, że Yoji, ukończenie gry to nie jest już koniec samej gry, bo trzeba jeszcze 7 tam złoczyńców doprowadzić do celi, tak więc jak widzieliście i też wam niejednokrotnie mówiłem, ja będę starał się właśnie wykonać, przejść tą grę na 100%, tak, aby właśnie tutaj odblokować sobie ewentualnie zakończenie, o którym wy mówiliście. Ja nie mam pojęcia, jak to wygląda w ogóle tutaj w tej części, ale sobie zobaczymy, bo będę, tak jak wam mówiłem, starał się przejść to wszystko na 100%. The two of you were friends. That brat's family destroyed me. And now... Take your best shot, Tommy. Wykonywać kontratak. Chyba już tyle. Nic więcej raczej tutaj nie trzeba będzie robić. Rest assured, I'll be reviewing our security. It's all right, Lucius. Are you hurt? I'll be fine, Mr. Wayne. I guess that makes me the lucky one. It's not your fault, Lucius. I can't take him to GCPD. Have him locked in the vault here. Of course, sir. Leave it to me. Alfred, I've detained Elliot at Wayne Tower. I'll have him brought to trial when this is over. Oh, thank God. And what of Mr. Fox? He's fine. Oh, that is good news. We'll ensure Mr. Elliot sees justice for his crimes when this is over. Okej, okay, zwróćcie uwagę, jakie to biurko jest grube. Jaką tutaj trzeba było użyć moc, żeby to biurko zostało w taki sposób rozwalone. No Batman ma moce ogromne. Jeden z moich widzów pisał mi w komentarzach gdzieś tam pod jakimś filmikiem, że przeszkadza mu, że gram w tą grę tak po cichu, tak? W takim stylu po cichu troszeczkę. Ponieważ Batman ma takie moce, że może rozwalać wszystkich. No nie do końca się z tym zgadzam, bo naprawdę grając na normalu i wchodząc w jakąś taką bitwę, powiedzmy, gdzie ktoś ma bronię i tak dalej, to może nas bardzo łatwo rozwalić. Tutaj też sobie w
międzyczasie, jak wykonywałem jakieś różne misje poboczne, te wozy opancerzone, te wszystkie tutaj, czekajcie, jak to się nazywało, no te miny wykonywałem, zobaczcie, tutaj 24% już wykonałem, tutaj mam też już 60%, więc tutaj sporo tych punktów dostałem i też sporo tą postać ulepszyłem, ale mimo wszystko naprawdę łatwo jest czasami zginąć, więc trzeba na to uważać, nie można sobie tak szaleć o jakby się chciało, bo mimo że łatwo ma dosyć dużo moc, to jest tylko sam niestety. I won't leave the missing fire crew to die. I will find them. Z nim już nie możemy pogadać, tak? Czy możemy? Czekajcie. I see tonight's events have done nothing to dull your reflexes. O, tak myślałem, że tędy będę mógł wyjść. Super. No dobra, tak więc faktycznie misja, jak tak jak pisaliście, była bardzo, ale to bardzo krótka. Została wykonana jako kolejna na 100%. To może teraz byśmy zajęli się strażakami, nie, bo nie mam jeszcze ich odkrytych, więc dobra, pójdźmy sobie zobaczyć, co jest związanego z misją główną, bo też obiecałem wam to w poprzednim odcinku, dlatego też wykonaliśmy sobie tą misję, którą chcieliście, no i teraz wykonamy sobie jeszcze jakiś fragment misji. Fragment misji głównej. Z tego co pamiętam, to musimy odnaleźć jakieś te... Musimy... Czekaj, zaraz tutaj podjadę, gdzieś to tu było. Ja na streamie pokazywałem chwilę Batmana i właśnie widziałem, że gdzieś tutaj dokładnie było. Czekajcie, weźmiemy sobie Batmobila. Tam jest. Dobra. I to jest chyba tutaj. Alfred, I've located the source of the seismic activity. It appears to be increasing in frequency. I know what it is, and it's not good. Pięknie. Ja już myślałem, że będą się ich załatwiać. You just gave away your location. It's time for Scarecrow to pay for what he did to me. I hope you're ready. He's going to throw everything he's got at us. I'll wreck his little tin toys. Okej, okay. Współpracuj z trującym bluszczem, aby odeprzeć ataki milicji. Dobra. Też troszkę sobie, jak widzicie, ulepszyłem ten swój pojazd, ponieważ... Są też misje związane właśnie z tymi minami, wtedy kiedy wgrywamy w tą minę, ja tak to sobie nazywam, to jest mina, jak wgrywamy w tą minę tutaj, no wiecie, jakiegoś wirusa, to atakuje nas naprawdę około 30 jednostek, tak więc stwierdziłem, że skoro mam sporo punktów, bo miałem około 45 punktów do rozdania na różne gadżety i tak dalej, to mówię, zainwestuję troszkę w tego Batmobila, ponieważ jeździ się nim fenomenalnie. Jest nim związanych sporo misji. Dobra, to użyjmy teraz. Dobra, jeszcze jeden. Tutaj jest koleżka. Okej, pięknie. Wszyscy rozwaleni. Gdzie ona jest? Be wary, Batman. They're sending something bigger to stop us. They won't. I can't help you further, Batman. I'm not strong enough yet. Czy ona jest tutaj w środku, co nie? Dobra, wykryto czołgi Kobra. Z tymi tak łatwo nie będzie. Na szczęście mamy tą umiejętność, którą sobie zakupiłem, która sprawia,
że oni idą w to miejsce, gdzie my wystrzelimy. Czekajcie. Dobra. Ten tam pojechał, więc sobie tutaj możemy za nim pomału wjechać. Ja tam strzeliłem, a ta kobra teraz co to miejsce jedzie, co nie? To jest fajny gadżet. Na pewno się przydaje. Aj! Czekajcie, musimy tutaj... Tam jakoś strzelę. Żeby oni się obrócili. Aj! Dobra, teraz ich zachęciłem, żeby poszli w to miejsce, gdzie wcześniej byłem i będę mógł ich tutaj zajechać od tyłu. Kurde, no. Właśnie tak cholernie ciężko. No, już tutaj przodem stoi. Nie ustoją w miejscu, tylko tutaj będą... No, w koło się obkręcać. Zobaczcie, ciągle krążą, ciągle się tutaj obracają. O, teraz może. Gdzie to jest? Tutaj. Dalej, dalej, dalej. Okej. Jeden załatwiony. Wow! Spadam stąd, ja pierdziule. Zobaczcie, jak się fajsze, ile mi energii zabrało. No nie wierzę, że tutaj jeszcze jadą do mnie. Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój? Czy nie? Dobra. Czekajcie, może tutaj byśmy ich tutaj zachęcili. No idź tam, idź tam. Dobra, dostała. Jeszcze dwie jednostki nam tutaj zostały. Dobra. Cobra offline. I've got support nearby. I'm sending it in. Kurczę, jak ja lubię słyszeć, że Cobra jest offline. To jest niesamowita wiadomość dla mnie. To naprawdę mocne jednostki, trzeba na nie uważać. Najmocniejsze na chwilę obecną.
A jakże jest jedna sama. To właśnie, wyeliminowana zostanie bardzo, bardzo szybko. To take Ivy back to GCPD before the Arkham Knight launches another assault. It's too dangerous to leave her exposed. Dobra, odbierz blusz. Gdzie ona w ogóle jest? Czekajcie. Ona będzie na górze pewnie, dobra. Pojedziemy. Myślałem, że będzie gdzieś tam schowana. Bo ona jest schowana w tym drzewie, nie? W tym tej całej roślince. You're not safe here. The Knight knows where you are. You're coming with me. I won't leave them. They can't do it alone. They need me. Sir, I think you may wish to take a look at Perdition Bridge. The Batwing has located the cloudburst. Scans reveal it is manned and emitting a huge amount of energy. The Arkham Knight. No to skubany, masakra. I co teraz, powiedzcie mi, jestem tego ciekaw. Ivy, get down! Czojcie, to masakra. No to się narobiło i teraz ciekawy jestem, czy misje poboczne nie zablokują mi się przez to. My plans are dying. The cloudburst is amplifying the effect of the toxin. You need to destroy that device, or my plans won't be able to protect Gotham. You'll die if you stay here. We'll both die unless you stop him. Zobaczcie to! Masakra jakaś. Sir, I've never seen a chemical agent dispersed so fast. I know, Alfred. It's bad. And, sir, the cloudburst's energy field burnt out the Batmobile's power core. What will you do? I'm going after Stagg. He created the cloudburst. He'll have the means to destroy it. Very astute, Master Bruce. I only hope you can find him. But please, sir, be careful of the gas. Powiem wam, że z daleka to wygląda jak jakaś taka lawa, co nie? Wiadomo, jak się tutaj przybliżymy, to widzimy, że tutaj jakaś taka powłoka chmurna lata sobie w powietrzu. Ale okej, musimy teraz tutaj podlecieć. Jestem ciekawy, czy ja mogę teraz misje poboczne wykonać. Nie, no są jak widzicie wszystkie zablokowane, te, które są dostępne. Ale dopiero tak i tak mamy 72% misji głównej, więc to nie jest jeszcze końcówka, jeszcze sporo tego tutaj będzie do ogrania. I co, ja sobie chyba w tym momencie odcinek zakończę, a jutro wam pokażę kolejne dwa, no nie wiem jak to będzie, bo być może właśnie tutaj to całe, że tak powiem, brzydko i kolokwialnie gówno, które tutaj
jest w Gotham, uda mi się wyeliminować, to może znowu będę mógł kolejne misje poboczne wykonać, ponieważ ja chciałbym wykonywać to tak mniej więcej raz misja poboczna, raz misja główna, tak, aby też mniej więcej kiedy będę kończył grę pod względem fabularnym, tutaj pod głównym wątkiem fabularnym, to chciałbym mieć już większość misji powykonywanych, wiecie, tych takich pobocznych, tak więc tak bym chciał sobie to zrealizować wszystko, więc dobra. Ja was zapraszam oczywiście na jutro, na kolejny odcinek z Batmana. Też myślę, że dwa odcinki wam tutaj nagram. No i co, pomału będziemy kończyli grę. Myślę, że może nawet i w weekend. No kto wie. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę koniecznie. Cześć!